Witam Was serdecznie ponownie w takim niecodziennym dla mnie luku. Tak jak widzicie, dzisiaj nie mam grzywki, co w ogóle powiem Wam, że żeby się na to odważyć, co teraz zrobiłam, czyli nie mieć grzywki, pierwszy raz na kanale chyba od 4 lat pokazuję się Wam bez grzywki, zapowiadając film, no to naprawdę kciuk do góry, to jest dla mnie wielkie wydarzenie, ale dzisiaj po prostu jak się malowałam, to szczesałam włosy do tyłu i stwierdziłam, że już tak zostawię, bo one tak pasują trochę do takiego letniego looku, przynajmniej tak mi się wydaje. Dzisiaj, tak jak po tytule filmu widzicie, starałam się wykreować dla Was taki bardzo letni, rozświetlony look, takie glass skin, właściwie to się teraz nazywa dolphin skin, także mam nadzieję, że mi się udało. I dzisiaj głównie malowałam się jedną marką, malowałam się marką Nude Sticks, którą znacie z mojego kanału i tak jak wiecie, jest to jedna z moich ukochanych marek, jeżeli chodzi o makijaż, dlatego że ona ma produkty, które naśladują naturalne piękno skóry, które po prostu idealnie na skórze wyglądają. Są tam kolory, które są bezpieczne dla każdej karnacji, każdej kobiety. Po prostu każda z nas na pewno znajdzie tam kolory, które u niej będą wyglądały po prostu rewelacyjnie. Ponieważ ostatnio dostałam do przetestowania mnóstwo wspaniałych nowości. Kredki, nowe rozświetlacze, nowe szminki. No to postanowiłam tutaj przed kamerą pokazać Wam po prostu te produkty w akcji. Wiem, że również chyba jeszcze nie widziałyście w akcji podkładu Nude Sticks, który tak jak wiecie po prostu uwielbiam, więc dzisiaj przed Wami te wszystkie produkty. Nie mówię, że dzisiaj to był łatwy dla mnie makijaż, tutaj miałam parę potknięć, także znowu nie było tak lekko, ale myślę, że udało mi się skończyć z takim naprawdę przyjemnym makijażem na twarzy, bardzo dobrze się z nim czuję. Będzie tu trochę tipów dla Was, mam nadzieję, że one się Wam przydadzą. No i taką olbrzymią inspiracją do tego filmu był taki makijażysta, którego obserwuję od już właściwie ponad roku też, Hindash. Nie wiem, czy go oglądacie, ja jestem trochę od niego uzależniona. Zawsze pokazuje najpiękniejsze modelki, zawsze pokazuje idealne, przepiękne makijaże. I zrobił on taki właśnie look tylko kremowymi produktami i tam właśnie również jest marka Nude Sticks. Także korzystałam z tych samych produktów, z których on korzystał. Nie ze wszystkich, ale z większości z nich. Także możecie sobie zobaczyć, jak piękny look wykreował Hindash, bo naprawdę ten makijaż jest przepiękny, ale ma też przepiękną młodą modelkę. A ja dzisiaj starałam się zrobić na sobie coś podobnego, trochę takie wyzwanie. Kremowe produkty, jak najwięcej kremowych produktów, chociaż również używałam trochę pudru. Także jeżeli taki film Was interesuje, to oczywiście serdecznie zapraszam Was do oglądania. A wszystkie nowe osoby zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Wystarczy wcisnąć dzwoneczek tutaj na dole i wtedy zobaczymy się w każdym moim kolejnym filmie. I powiem Wam, że makijaże na moim kanale to jest niestety rzadkość, ale staram się poprawić, tak jak widzicie, więc na pewno makijażu będzie więcej, bo głównie na moim kanale posłuchacie dużo o pielęgnacji skóry. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania tego filmu. No, słuchajcie, to jest chyba bliższa odległość, jaką chciałabym, żebyście widziały moją twarz. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko nam dopisze, makijaż, kolory w filmie i że wszystko po prostu będziecie widziały, bo dzisiaj naprawdę mam przed sobą świetne kosmetyki i chciałabym po prostu przekazać Wam to, co o nich myślę, a jak się robi makijaż, to kolory są zdecydowanie najważniejsze. I tak jak widzicie, zaczęłam sobie już makijaż tak jak Hindash go zaczął, czyli po prostu przykleiłam sobie moje ulubione płatki pod oczy. To jest oczywiście Shank Pri. To jest ta wersja, która o dziwo jest tańsza, też są rewelacyjne, tylko że bardzo, bardzo je lubię. No dobrze, to zanim w ogóle zaczniemy cały film, to jeszcze trochę Wam o marce Nude Sticks w ogóle opowiem, bo to myślę jest bardzo ciekawa w ogóle marka. Jedna z takich marek, których na rynku wcześniej nie było, czyli marka, która bazuje w zasadzie tylko na kremowych produktach, na wykończeniach, które są bardzo kremowe, bardzo emolientowe, doskonale dopracowane i jest ona zdecydowanie dla osób, które chcą wyglądać świeżo, bardzo naturalnie, które chcą też robić makijaż bardzo szybko, co oczywiście nie znaczy, że ja tutaj ten makijaż zrobię przed Wami szybko. No i też główne cechy tej marki to jest to, że jest to marka eco-friendly, nie zawiera parabenów, nie zawiera glutenu i jest cruelty-free, jest to marka tak zwana clean. Myślę, że jeżeli lubicie tego typu marki, to ona również z tego powodu może Wam się spodobać. No i cóż, dzisiaj przede mną wyzwanie, zrobić nimi makijaż. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dzisiaj też będziecie musiały znieść mój bardzo siwy przedziałek. Nie zdążyłam niestety zaaprobować włosów. I jeszcze nie powiedziałam jednej bardzo ważnej rzeczy, to są opakowania. Niektórzy nazywają je trumienkami, w których po prostu dostajecie te produkty. Każde opakowanie jest metalowe i ma lusterko. Tutaj w pokrywce po prostu jest lusterko. Tak jak dostajecie na przykład podkład. Możecie później sobie oczywiście to pudełeczko wykorzystać. Z reguły trzymam w nim jakieś potrzebne rzeczy, czyli na przykład kleje do rzęs, spinki i tak dalej.
zacznę zdecydowanie od dzisiaj od oka i tutaj mam bardzo dużo różnych kredek, jeżeli chodzi właśnie o makijaż Nude Stix. Przepiękne kolory, część jest wykończeń metalicznych, tu na przykład mam kolory Copper, Glit, Nudity i jeszcze Angel. Przepiękne kolory, które zobaczycie, mam nadzieję, na przebitkach. Naprawdę są bardzo intensywne i cudownie miękkie, więc często właśnie wizerzyści po nie sięgają, bo są po prostu bardzo łatwe w użyciu, a później zastygają i są całkowicie jakby wodoodporne, więc tu nie martwcie się, że to jest taka kremowa formuła, która Wam zejdzie w ciągu dnia. To jest dla osób, które rzeczywiście chcą mieć idealne wykończenie na powiece, a równocześnie chcą mieć po prostu tą trwałość. Następne kredki są już matowe i mam je w kolorach, które też są takie, myślę, bardzo popularne. Jest to Coca, Fig, Terra i jeszcze Taupe. Także myślę, że z tych kolorów dzisiaj będę korzystać. Myślę, że nie ze wszystkich, chociaż chciałabym wykorzystać ich jak najwięcej, żebyście po prostu jak najwięcej mogły zobaczyć przed kamerą. Jeżeli widziałyście mój ostatni film, to cały makijaż właśnie robiłam sobie marką Nude Stix, żeby ją wypróbować i myślę, że poszło mi całkiem nieźle. Bardzo mi się ten makijaż podobał, także mam nadzieję, że dzisiaj będę mogła go po prostu powtórzyć. Zaczniemy od odcienia Terra, który jest takim kolorem, takim po prostu bardzo ładnym brązem, bardzo naturalnym. I nałożę sobie go w zagłębienie powieki. Już jedno oko pomalowałam, trochę zmieniłam koncepcję, bo słuchajcie, użyłam sobie maskary do oka i w związku z tym musiałam całe oko zmywać, malować je od początku i w związku z tym to oko pomaluję teraz przed Wami. Zacznę od mojej ulubionej bazy, czyli od bazy Pericon MD, dlatego że nadaje mi taką idealną powiekę, jeżeli chodzi o nawilżenie, ale również ma ona według mnie przepiękny kolor. I tutaj przy tych kredkach oczywiście nie trzeba używać bazy, ale ja po prostu bardzo to lubię. Lubię sobie najpierw nałożyć jakiś produkt, który pozwoli mi ładnie te cienie rozprowadzić, ponieważ mam dużo zmarszczek zwyczajnie. Ten cień jest niesamowicie łatwy w aplikacji i tutaj też jest to cień kremowy, który idealnie się po prostu wtapia w skórę i zobaczcie, że nawet mogłabym już się nie malować, mogłabym zostawić tak oko, pomalować rzęsy i jest to, myślę, bardzo fajny makijaż dzienny. Tutaj zdecydowanie po drugiej stronie dużo więcej się dzieje. Ja ten makijaż oczywiście troszkę będę zmieniać później. Zacznę od mojego ulubionego odcienia, to jest odcień Fig. To jest taki bardzo ładny różobrąz i ja go po prostu nałożyłam, słuchajcie, na całą powierzchnię powieki ruchomej w ten sposób, byle jak. Bardzo ładny kolor. I zaczęłam go delikatnie rozcierać. Zobaczcie, że palcem idealnie się te cienie rozprowadzają. Podejrzewam, że to oko będzie lepiej pomalowane niż to drugie, bo tam po prostu miałam problemy z blendowaniem. Były tam plamy, musiałam je pozakrywać. No, zobaczymy, jak mi pójdzie z tym okiem. Także można używać palców, można używać pędzli i tu znowu bardzo łatwy makijaż. Teraz w zagłębieniu użyję odrobinę odcienia, który się nazywa Terra. To jest taki bardzo ładny, matowy brąz i delikatnie go rozetrę. Odrobinę odcienia Fig też od razu nałożę sobie pod okiem. I one są tak kremowe te cienie, że możecie od razu aplikować i rozcierać palcem. Teraz, żeby nadać jakiś kształt oczom, to tutaj nałożę sobie w zewnętrznym kąciku odrobinę odcienia Taupe. Troszkę pod okiem z tej strony i znowu tym samym pędzelkiem będę delikatnie rozcierać i dość szybko. A przy rzęsach szybko nałożę odcień Coca, czyli takie po prostu ciemne kakao, prawie takie czarne. I znowu możecie rozetrzeć tą kreskę palcem, bo wziąć pędzelek. Kolejny cień to jest w ogóle mój ulubiony chyba, dlatego że jest przepiękny, taki rozświetlający i jest to odcień Copper Foil. I nabiorę sobie go na odrobinę na pędzelek. I nałożę go na środek powieki. Tak jak myślałam, to oko wygląda zdecydowanie lepiej. Tutaj widzicie, są jakieś takie miejsca, które są tak jakby były źle roztarte, ale to naprawdę jest po prostu to, że pod spodem mam trochę nierówno. Nałożę sobie maskarę. Akurat to jest nowa maskara z Isadory. Też nie wiem, czy Wam o niej dzisiaj opowiadać. Bardzo mi się na razie podoba. Jest niesamowicie wydłużająca, ma piękną szczoteczkę, pięknie rozdziela rzęsy. Nazywa się ona Nature Enhanced, maskara wydłużająca. Bardzo fajny tusz. Zresztą powiem Wam, że Isadora z reguły trafia w dziesiątkę zawsze ze swoimi tuszami, rzadko który mi się nie sprawdza. Szczotka jest długa. O, i znowu to samo. Zaczynam robić sobie plamy. Ten tusz jest bardzo też czarny i dosyć
jest go dużo na szczoteczce i dlatego sobie niechcący przyłożyłam po prostu szczoteczką na drugie oko. Musiałam wszystko poprawiać. Zetrzyj się, prosimy. Odkleję już te naklejki, bo one już mi po prostu zaczęły wysychać, a to bardzo niedobrze. Co ostatnio też zaczęłam robić, jeżeli chodzi o makijaż oka, to biorę sobie taki bardziej puchaty, mały pędzelek i rozcieram dużo niżej cień, niż bym pomyślała, że po prostu mogę, dlatego że wtedy Wasze oczy są większe i tworzy się taki po prostu naturalny jakby cień od rzęs. Tu znowu sobie roztarłam kawałek maskary. No dzisiaj po prostu mam naprawdę jakiś niefart z tą maskarą. Dobrze nie wyschła, dlatego tak jest. Będę teraz chodziła z takimi plamami. Może na drugim oku. Tutaj rozetrzemy. Tak, tu też sobie zrobiłam plamę. No dobrze, słuchajcie, oczy skończone. Wyszły w ten sposób. Tutaj miałam oczywiście problemy z blendowaniem, ale to nie była wina cieni, tylko moja, jak to się mówi, że przed kamerą zawsze coś się nie udaje, normalnie malujecie się, wszystko jest super, ale jak włączacie kamerę, to nagle wszystko przestaje się udawać, szczególnie chcecie pokazać makijaż. Teraz przejdziemy do makijażu skóry. No i skórę oczywiście trzeba dobrze przygotować. Wiadomo, dzisiaj chciałam nałożyć sobie coś szczególnie z połyskiem, dlatego sięgnę tutaj po mój ukochany olejek Bay Royal z Guerlaine. Oczywiście możecie po prostu wziąć zwykły olejek, ale ten olejek naprawdę jest rewelacyjny. I nałożę sobie go na całą skórę. Tutaj jeszcze, zobaczcie, mam maskarę. Nie, co się dzieje, no. Co makijaż, to jakaś wtopa. Może ten olejek uratuje sytuację. Pewnie wszystkie mamy teraz bardzo wysuszoną skórę, więc właśnie kropla olejku lub serum olejkowego nałożona właśnie na krem nawet jeszcze. Oczywiście filtry powinny być na samym końcu, ale jak na przykład maluję się teraz przed Wami, to już tu filtrów nie będę nakładać. I mam też taki bardzo ciekawy produkt, którego nigdy nie używałam, ale udało mi się go już zepsuć, dlatego że jak go wkręcałam, to wkręciłam sobie go trochę w opakowanie. To jest coś naprawdę bardzo dziwnego. Nazywa się to Tinted Blur Stick. I to ma Wam zastąpić... Właściwie to nawet nie wiem, co mam tutaj powiedzieć. Jest to taki lekko barwiony, przejrzysty sztyft, który bluruje teksturę skóry i daje naturalną taki naturalny wygląd skóry bez używania filtrów. Chodzi pewnie o to, żeby używać tego sztyftu samodzielnie, natomiast ja bym się na to chyba nigdy nie zdecydowała, ale spróbuję nałożyć go tam, gdzie mam jakieś niedoskonałości, czyli wokół nosa. O, dosyć ciemny jest. Ja mam w ogóle odcień Light 3. Trochę może na moją brodę. Zobaczymy, co się stanie. Może tyle na początek wystarczy. Aha, czyli to jest taki po prostu sztyft, którym możecie wykonać pewnie makijaż, jak nie chcecie się malować. Czyli makijaż bez makijażu. Ale ja akurat chyba nie jestem zwolenniczką takich produktów. Nie jest to coś dla mnie. Zdecydowanie wolę zwykłe tinty i wolę podkłady, dlatego myślę, że sięgnę sobie teraz po mój ukochany podkład. I ten tint to jest bardzo ciekawy produkt, dlatego że w zasadzie to jest podkład, który ma takie średnie krycie, ale daje przepiękne wykończenie. Mam tutaj akurat mój ulubiony kolor Nude 2,5, ale będę mieszała go dzisiaj sobie też z nowym kolorem 3,0. I tutaj jest bardzo ciekawa informacja na stronie Nude Sticks, dlatego że oni piszą, że jest to podkład, który został wykreowany z innowacyjną koreańską technologią po prostu pielęgnacyjną. I rzeczywiście on tutaj zawiera 18 naturalnych ekstraktów. Żeby skóra wyglądała przepięknie, żeby też ją odpowiednio zbalansować, z tego co pamiętam, to również jest polecany produkt do skóry na przykład atopowej, podrażnionej, takiej, która w ogóle źle reaguje na przykład na kosmetyki kolorowe. Na przykład jest olejek lawendowy, może dlatego tak bardzo go lubię. Jest to produkt gluten free, cruelty free i również pozbawiony sztucznych zapachów. I co on ma robić? Ma rzeczywiście poprawiać koloryt skóry, napinać i liftować skórę i poprawia po prostu rozjaśnienie, rozświetlenie skóry i rzeczywiście on to wszystko robi. To jest odcień 3.0, taki bardzo ładny, ciepły beż i on teraz myślę, że byłby troszeczkę dla mnie za ciemny, natomiast moim ulubionym kolorem jest odcień 2,5. Taki bardziej neutralny, bardziej różowy. I do rozprowadzenia w zasadzie możecie używać pędzla. On bardzo ładnie wygląda, właśnie używany jakimś takim pędzelkiem, tak jak ja mam właśnie taki pędzelek, a właściwie to jest pędzelek do pielęgnacji. Ale możecie też używać palców z powodzeniem. Także jedna cienka warstwa daje po prostu taką naturalnie wyglądającą skórę.
Na czoło nie będę nakładała za dużo, bo będę miała i tak grzywkę, nic nie będzie widać. Nałożę sobie go na boki twarzy. Ja oczywiście nie używam go na środkowe partie twarzy, bo on dla mnie jest zwyczajnie zbyt taki tłusty w wykończeniu. Na pewno jest to świetny podkład dla skóry, która jest sucha, normalna. Jeśli macie jakieś tłuste partie twarzy, to on myślę, że się nie będzie nadawał. Ale zobaczcie, jaki jest piękny glow od razu. I praktycznie go nie widać na skórze. Oczywiście sobie teraz dołożę drugą warstwę. Nałożę sobie go również trochę pod oczy. Z powodzeniem możecie go stosować pod oczy, bo on po prostu jest jak pielęgnacyjny krem trochę. To jest po prostu genialny podkład na wiosnę, kiedy nie chcecie mieć dużego krycia, kiedy chcecie wyglądać naturalnie, świeżo. No ja go po prostu uwielbiam. Także na środkowe partie twarzy, tak jak zwykle, nałożę sobie pór w odcieniu MG2. To jest taki mój ulubiony podkład, jeżeli chodzi o moją tłustą strefę. Ta ja po prostu tutaj nie mogę nałożyć sobie podkładu Nude Sticks, bo zwyczajnie to by się nie udało, bym się strasznie błyszczała. Nałożę taką odrobinkę. A jeżeli chodzi o korektor pod oczy, to oczywiście użyję sobie dzisiaj Nude Sticks Cream Concealer, który bardzo lubię, i jest to odcień Nude 4, czyli taki bardziej brzoskwiniowy. Akurat się mam tak ciemne sinice. Bardzo go lubię nakładać gąbeczką, ale też oczywiście można nałożyć go palcem. I ja w makijażu lubię równowagę, więc teraz dla równowagi przypudruję te wszystkie partie twarzy, które po prostu za mocno się błyszczą, czyli to są u mnie środkowe partie twarzy. I jak zwykle skorzystam z metody bakingu, zrobię to co zawsze, czyli nałożę sobie odrobinę po prostu pudru. Sięgnę również po pędzelek, taki większy pędzel, to jest akurat Hakuro J470, i przypudruję też delikatnie czoło, bo tu będę miała grzywkę, więc nie chcę, żeby mi się to wszystko po prostu kleiło do czoła. Troszkę może szyję. Teraz czas na kolejne kremowe produkty i tutaj niestety Bondi Bay jest dla mnie za ciemny. To od razu Wam mówię, że on jest dla mnie za ciemny, jakieś 2 tony w tym momencie. Ja go zawsze używam latem, ale spróbuję odrobinki użyć do konturowania, aby to nie była kolejna wtopa, bo on ma aż taki ciemny kolor. Nałożę sobie na taki pędzelek, który też bardzo lubię do konturowania, to jest Wonder Color Finish marki Eco Tools. Bardzo zbity pędzel, który daje maksymalną po prostu 100% krycie produktom, jakby nakłada się ich bardzo dużo. Także tutaj na policzkach, jak pracujecie z kremowymi produktami, to pamiętajcie, żeby ich nie rozcierać, tylko żeby je wbijać w ten sposób. Ja wzięłam bardzo mało tego produktu i delikatnie go wbijam. To jest dosyć ciepły kolor, no bo to jest po prostu bronzer, nie produkt do konturowania. Ale zaraz będziemy go też rozcierać. Teraz szybko wezmę jakiś zbity pędzelek i to jest akurat Real Techniques B03, też jedna z moich ulubionych linii pędzli. I rozcieram to wszystko, rozcieram granice i również nos. Wezmę ten sam pędzelek, którego używałam do podkładu, to również jest Real Techniques 101, nie wiem, czy ten pędzel w ogóle można jeszcze kupić. I również wbiję sobie, bo on jest dużo jaśniejszy ten bronzer, wbiję sobie go w boki policzków. Troszkę szerzej, tu już nie będziemy nic pudrować, chciałabym zostawić takie bardzo lśniące policzki. Też nie nakładam go dużo na pędzel, staram się, żeby były go tak, wiecie, nie za dużo. Czasami też do konturowania sięgam po ten produkt, bo to jest, słuchajcie, krem BB, który jest tak ciemny, że w życiu nie widziałam tak ciemnego kremu BB. I też, ponieważ jest to taka dla mnie całkowita wtopa kolorystyczna, bo spodziewałam się, że to będzie po prostu koreański krem BB, to jest marka Cliff. Jest to Collagen Resurgence Steam Cell BB Cream. On ma rewelacyjną konsystencję, przepięknie się rozprowadza. Jest tu SPF 50+, PA+++, no ale ten kolor. Także zdecydowanie zostawiłam sobie go do konturowania, zobaczcie. No czy to jest produkt, który mogłabym nałożyć na twarz? No nie, ale dzisiaj może odrobinkę go jeszcze nałożę, żeby mu pokazać właśnie do konturowania. Trochę również na szyję. On ma taką bardzo emolientową konsystencję, bardzo przypomina podkład Nude Sticks, tylko że jest rzadszy w konsystencji i nie kryje tak dobrze. Natomiast jako produkt do konturowania nadaje się świetnie. Tutaj przed kamerą ja się konturuję troszeczkę mocniej. I jeszcze jedna rzecz, z której ostatnio bardzo chętnie korzystam, to jest Banana Lowlighter. Dzisiaj też pokażę Wam, jak go używam. Dlatego, że tutaj przyda mi się odrobinka rozświetlenia właśnie pod kośćmi policzkowymi. Nałożę go odrobinę. Nałożę go odrobinę też tu, gdzie moja skóra po prostu jest troszeczkę za ciemna. Bardzo mało go w ogóle nakładam, tak jak widzicie. I nałożę sobie kropeczki tutaj. I ja lubię nakładać go gąbką. Kiedy się malujecie tylko kremowymi produktami, to takie w ogóle rozświetlacze, czy też korektory, bo to jest trochę korektor, trochę produkt rozświetlający, są po prostu rewelacyjne. Bardzo mało go wzięłam, może trochę nawet za mało, teraz sobie nałożę więcej.
Co jest bardzo ciekawe, on się dopasowuje też do każdego jakby odcienia skóry. Troszkę zjadę nim niżej. On po prostu ma odbijać światło i ma sprawić, że wasza twarz będzie wyglądała na taką, no, ładniejszą, w takim kształcie, jak to mówią Koreanki, kształcie diamentu. Teraz przejdziemy do moich ulubionych produktów, jeżeli chodzi o Nude Sticks, czyli do róży. Uwielbiam ich róże i tutaj mam akurat dwie formuły. Jest to Tiger Lily Queen. To jest formuła, która jest bardziej taka emolientowa, bardzo błyszcząca. Jest to taki przepiękny odcień brzoskwiniowy. I druga formuła, która jest bardziej matowa. To jest akurat odcień, który nazywa się Sunkissed. Bardzo popularny odcień, bardzo dobrze sprzedający się odcień. I on wygląda trochę przerażająco, bo jest taki, jakby był brązowy. Ja od niego zacznę. Zobaczcie, jak jest napigmentowany. I zacznę delikatnie oklepywać sobie policzki tym odcieniem. On rzeczywiście daje taki efekt skóry po słońcu, czyli takiej lekko zaczerwienionej jakby skóry, która przed chwilką po prostu była na słońcu, lekko się opaliłyście. I tu znowu chyba najlepszą formą aplikacji są albo palce, albo taki właśnie zbity pędzel, jakiego teraz używam. To jest akurat japoneski, ale możecie użyć, no, pędzla, jakiego po prostu macie. Nie może on być też za duży, bo no, chcemy, żeby ten róż znalazł się tam, gdzie chcemy, a nie tam, gdzie nie chcemy. Nałożę sobie też go tak w ten sposób, tak jak słońce naturalnie uderza policzki i nosek. Czyli tak trochę pod oczami jakby. No rzeczywiście bardzo ładny kolor. Mam nadzieję, że zobaczycie to w mojej zielonkawej kamerze dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko w postprodukcji jakoś usunąć i że będziecie wszystko widziały wprost idealnie w tym moim dzisiaj makijażu z wtopami znowu, tym razem moimi wtopami. Też wydaje mi się, że akurat ten odcień będzie wprost idealny, żeby trochę poprawić jeszcze makijaż oka, więc wezmę sobie go na taki dość puchaty pędzelek, to jest Hakuro J880 i troszeczkę przejadę po powiekach. On po prostu idealnie się nadaje, żeby robić nim makijaż oka. Także te wszystkie kolory są naprawdę super naturalne, przepięknie wyglądają. Tutaj połączymy sobie makijaż oka z policzkami. Nawet ta moja plama może nie będzie widoczna z tej strony tak bardzo. I znowu tutaj zacznę wklepywać. Bardzo lubię robić makijaż w ten sposób, bo macie wtedy taką nieskazitelną skórę. Nie dziwię się, że to jest bestseller. Bardzo ładnie wygląda. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak ładnie wyglądał. I to akurat jest Nudies Matte, czyli to po prostu jest formuła matowa dodatkowo jeszcze. Natomiast właśnie Tiger Lily Queen to jest formuła bardzo błyszcząca, taka emolientowa. Nazywają się one Nudies Bloom. I teraz oczywiście użyję tego różu, bo ja go po prostu uwielbiam. Uwielbiam ten kolor. Ten róż akurat przywróci policzkom taki naturalny, piękny blask. Więcej blasku. Jeszcze więcej blasku. Ja dzisiaj potrzebuję mieć dużo blasku. Jest zima, ja chcę, żeby była już wiosna. I tutaj chcę sobie zrobić taki prawdziwy rumieniec, taki bardzo okrągły. Troszkę go przeciągnę w zewnętrzne krawędzie. Myślę, że na razie wystarczy. Teraz zabierzemy się za coś po prostu fantastycznego i to są rozświetlacze. Słuchajcie, rozświetlacze Nude Sticks to jest w ogóle dla mnie kultowy produkt. Ja je uwielbiam. Chciałabym mieć jeszcze i więcej, chociaż te trzy kolory to zupełnie mi wystarczy, bo one są takie, że pasują idealnie do jasnej karnacji. I mam odcienie Bubbly Babe. Nie Bubbly Bee, tylko Bubbly Babe. To jest ten odcień, który nakładałam sobie dzisiaj też na powieki. Mam odcień Illuminati, który kocham po prostu ponad wszystko. On jest podobny trochę do Becky, która była ulubieńcem roku. Tutaj miałam zagwozdkę, który z tych rozświetlaczy wyróżnić. Mogłabym wyróżnić i ten, i ten. I jeszcze mam nowy odcień High Honey. One wszystkie są przepiękne. Zaraz Wam wszystko pokażę. To jest odcień High Honey, czyli po prostu taki złocisty. Też będzie świetny na powieki. Zaraz też go nałożymy trochę na powieki. I one wszystkie są niesamowicie emolientowe i takie dosyć tłuste. Ale nie przejmujcie się tym, bo naprawdę one się przepięknie rozprowadzają. Nałożę go trochę na powieki. Połysku nigdy dosyć. Teraz Bubbly Babe. To jest piękny kolor. Zobaczcie, jak jest piękny. To naprawdę jestem mocno podekscytowana tym kolorem. To jest też taki cudowny odcień. Taki lekko złoty, mniej złoty niż ten poprzedni. Lekko przejrzysty. Więc myślę, że go po prostu użyję na środek policzków. Użyję go dużo, bo ja chcę dzisiaj mieć naprawdę intensywny glow na policzkach. Moja kamera nawet nie będzie w stanie pewnie tego oddać, co tu się dzieje. Cudowny produkt. No, już jestem zakochana. Mamy rozświetlenie takiego tafli po prostu wody. Ale żeby nie było nam smutno, dołożymy sobie jeszcze odcienia High Honey. A czemu nie?
No teraz moje policzki bardzo mi się podobają. I jeszcze wklepię odrobinę odcienia Illuminati w same szczyty kości policzkowych. Oczywiście możecie użyć tylko jednego odcienia, ale ponieważ mam wszystkie trzy, to chciałam Wam pokazać, czym one się różnią. W sumie tutaj przed kamerą to trochę nie bardzo to widać. Natomiast ten jest taki przejrzysty z różowym poblaskiem. To jest dla bardzo jasnej karnacji. Kolejne odcienie po prostu są przeznaczone do karnacji, które są trochę ciemniejsze, ale według mnie one się do jasnych karnacji wszystkie będą nadawały. Także dają przepiękny, przepiękny glow. I teraz przejdziemy do kolejnego produktu. Będą to oczywiście szminki w takiej bardzo ciekawej pluszowej formule. Już Wam opowiadałam o tych szminkach. Ja je po prostu uwielbiam. Nazywają się one Plush Paint Gel Tint. Znowu koreańska formuła według mnie. Te szminki naprawdę są koreańskie. Mój ukochany odcień to jest Bahama Mama, czyli taki piękny brąz. Ale mam tutaj nowe odcienie. Jest to odcień Fresh Fiji, to będzie odcień na lato, po prostu ja to wiem, że to będzie odcień na lato. I mam jeszcze odcień, który jest przepiękny, nazywa się Sweet Sangria. Natomiast czego nie doczytałam, jeżeli chodzi o te szminki, to jest to, że mogą być one również, słuchajcie, cieniami do powiek. To jest coś niesamowitego. Dzisiaj postanowiłam tak ich nie testować, bo troszkę się bałam, że coś może mi nie wyjść. Ale nałożę sobie troszkę odcienia Sweet Sangria na dłoń, trochę na pędzelek. Zobaczcie, jak one się pięknie blendują. Myślę, że mogłoby być też różem z powodzeniem. I można sobie troszeczkę przemalować po prostu zagłębienie powieki. Myślę, że spróbuję używać ich również jako cienia. Zobaczę, jak będą wyglądały. Jak ja dawno nie miałam takiego koloru na ustach. Wetrę go palcem, bez konturówki na razie, żeby zobaczyć, czy ten kolor mi się podoba. I powiem Wam, że od razu wyglądam na bardziej zdrową i bardziej żywą. I bardzo ładny jest kontrast pomiędzy policzkami i tą matową szminką. Bardzo mi się to podoba. Tu jeszcze mam coś, co się nazywa Lip Glaze, czyli po prostu jest to błyszczyk. Może spróbuję sobie trochę go nałożyć na środek ust. Wprawdzie kolor nie będzie pasował, ale po prostu chcę sprawdzić, jaka to jest formuła. Ale ładnie pachnie. I jaki ładny kolor. Niesamowicie jest przyjemny. Pachnie trochę jak lody w ogóle. Ja nałożyłam go mniej. A, i chłodzi miętą, bardzo przyjemny. No, podoba mi się. Rzadko kiedy podobają mi się błyszczyki. I jeszcze zapomniałam, że Nustix ma kredki do makijażu ust. I tu mam bardzo ładny odcień, który się nazywa Mystic. I to jest Lip and Cheek Pencil. Także znowu możecie malować nimi policzki. I to jest taka formuła pomiędzy błyszczykiem, a właśnie tą matową pomadką. To jest taki bardzo chłodny, dosyć ciemny niut. Mi takie kolory akurat bardzo pasują, więc naprawdę ładny. Ładnie podkreśla też kolor oczu. Myślę, że dzisiaj zrobię niezłą mieszankę. Nałożę sobie odrobinę tego odcienia, bo on mi się bardzo podoba. Na środek ust. W końcu to są farbki, to się można malować jak farbkami, prawda? Bardzo ładny odcień, taki naturalny odcień niut z takim kroplą takiego pomarańczu jakby. Fajnie wygląda, podoba mi się. Skoro dzisiaj taki sun-kissed makijaż, to jeszcze jedna rzecz, którą bardzo lubię robić, to są piegi. Oczywiście tutaj wykorzystuję takie flamastry do brwi. Jest to akurat Catrice Brow Definer Brush Pen Long Lasting w odcieniu Ash Brown 40. Ja nie mam piegów, a bardzo bym chciała mieć. Nigdy mi się nie robią, więc spróbuję sobie tu kilka domalować. Także zazdroszczę wszystkim dziewczynom, które mają piegi na nosie, jak jest słońce. I na sam koniec końców, zawsze jak kończę makijaż tego typu, to biorę sobie jeszcze puder wykończeniowy, dlatego że ja mam po prostu bardzo mieszaną skórę. Na jakiś mniejszy pędzelek, oczywiście to jest Hakuro J721 i pudruję wszystkie to, co chcę, żeby po prostu było matowe przez cały dzień. Czyli czubek nosa, brodę, linię uśmiechu. I może troszkę nad brwiami, bo tutaj, wiecie, ja mam grzywkę, to też mi się wszystko przetłuszcza. Ewentualnie tuż przy włosach. I co? Myślę, że makijaż jest skończony. Jeszcze powinnam sobie wyrównać ciało, bo widzę, że jestem blada, zielonkawa, jeżeli chodzi o ciało. Ale ponieważ mam taką bluzkę, którą zaraz założę, nie będzie tego widać, to tutaj już nie będę po prostu malować się podkładem. Natomiast chciałam, żebyście zobaczyły, jak ten makijaż wyszedł po wielu niepowodzeniach, po wbiciu sobie maskary w oko, po poprawkach. Na szczęście, jak już przygotowywałam skórę, to było troszkę łatwiej. Jednak słuchajcie, zmieniłam zdanie chyba co do dzisiejszej mojej fryzury. W związku z tym dodaję sobie odcienia Bondi B na czoło. Dlatego, że chyba zaraz po prostu zrobię sobie taką ładną, ulizaną fryzurę, w której mnie nigdy nie widzieliście, więc dla Was to też będzie może przyjemne, że w końcu nie mam grzywki.
Bardzo ładnie pracują te produkty też na przypudrowaną skórę, bo one są po prostu takie satynowo-matowe. Także idę się przebrać, uczesać i chciałabym podsumować dla Was ten film. No dobrze, czas na małe podsumowanie. Tak jak widzicie, troszkę zakombinowałam z włosami. Jednym słowem, pokazałam się Wam dzisiaj bez grzywki, ale w mojej ulubionej opasce i też mam spineczki, także jest to po prostu wszystko. Jak Wam się podoba mój bronzy sunkist look? Miał być bronzy sunkist, miał być glow i myślę akurat, że tutaj to osiągnęłam, jeżeli chodzi o ten makijaż, to rzeczywiście jest on niesamowicie glow, niesamowicie dużo takiego zdrowego, naturalnego połysku, co zawsze mnie bardzo cieszy, kiedy jest zima, po prostu marzę tylko o tym, żeby była już wiosna, albo żeby było lato i żeby być na wakacjach. To właśnie tego typu makijaże uwielbiam sobie robić, ale również dla mnie są to świetne makijaże przed kamerę, po prostu bardzo dobrze się w nich czuję i myślę, że też nie lubię się zwyczajnie przemalowywać, nie lubię mieć za dużo produktów na sobie i tutaj, jeżeli chodzi o markę Nude Sticks, to jest ona po prostu idealna, żeby taki makijaż wykreować. No i teraz chciałam podsumować wszystkie produkty. Może zacznę, tak jak zwykle, od podkładu. Podkład jest rewelacyjny. Tutaj, jeżeli lubicie takie wykończenie na skórze, jakie Wam pokazywałam, czyli bardzo naturalna, świetlista skóra, przejrzysta. To jest też podkład, który można nabudowywać. Mam nadzieję, że z tego chaosu, który dzisiaj stworzyłam przed kamerą, coś wyłapiecie. Ale jest to podkład, który na pewno spodoba się wszystkim osobom ze skórą suchą albo na przykład skórą dojrzałą i tym osobom, które w ogóle lubią na przykład kremy BB. Wykończenie kremu BB, wykończenie koreańskich kosmetyków, takie właśnie satynowe, bardzo świetliste. To jest po prostu niesamowity produkt i powiem Wam, że nie jestem w stanie do niczego go porównać. Bardzo się też cieszę z tego nowego koloru 3.0, dlatego że on będzie dla mnie idealny po prostu na lato i na pewno no, będę się tym podkładem z przyjemnością malować. Także jeżeli chodzi o podkład, to wiecie, że to jest taki mój wielki ulubieniec. Chyba był też w ulubieńcach roku, prawda? Kredki. Kredki są fantastyczne. Ja tutaj dzisiaj wprawdzie miałam w topę po prostu z makijażem, coś mi się tam nie udawało, ale ogólnie makijaż wygląda bardzo dobrze i uwielbiam te kredki, które są metaliczne, są po prostu przepiękne. Chyba moim ukochanym kolorem zostanie Copper Foil, ale też bardzo podoba mi się Angel. Są takie dwa moje ukochane kolory, jeżeli chodzi o te kredki. Świetne są też te kredki matowe. Jak robiłam makijaż, to one naprawdę niesamowicie ułatwiają pracę. Ja tu wprawdzie miałam dużo potknięć, ale praca naprawdę ułatwiają. Świetnie się blendują między sobą. Tak jak mówię, są to kredki zastygające, więc trzeba mieć to na uwadze i zwyczajnie rozcierać je dosyć szybko od razu po nałożeniu. Bardzo ładnie się ze sobą blendują. Bardzo mi się też podoba, jakie tutaj są kolory, bo wiecie, no każdy kolor jest inny, każdy kolor jest jakby widoczny na powiece, a w sumie są to brązy. Natomiast moim ukochanym kolorem dzisiaj zostaje kolor Fig. Co za przepiękny odcień. Naprawdę Fig to jest coś takiego, co myślę, że mogłabym polecić prawie każdej kobiecie, bo ten kolor będzie podbijał oczy brązowe, będzie podbijał oczy zielone, będzie doskonale podbijał również oczy niebieskie. Jest to taki kolor, który po prostu brąz, który ma troszkę różu jakby w sobie. No i ten podstawowy kolor, który się nazywa Terra, czyli taki bardzo ciepły, ochrowy kolor, taki jaśniutki. I te dwa, Taupe i Coca, po prostu przydadzą się do blendowania na powiece. Jeżeli chcecie mieć coś przy rzęsach, coś bardzo ciemnego, to zdecydowanie wybierzcie sobie odcień Coca. Bo tutaj, jeżeli chodzi o Taupe, to on może być po prostu takim odcieniem również pośrednim. Na temat korektorów, to już chyba się wyraziłam, to po prostu wiecie, że to są moje ulubione ostatnio korektory pod oczy. Naprawdę są rewelacyjnie miękkie, nawilżające, pięknie wyglądają pod oczami. Ja to wprawdzie musiałam sobie dołożyć kolejną warstwę dzisiaj, ale ogólnie jestem bardzo z nich zadowolona i cały czas używam w zasadzie tego koloru Nude 4, który jest taki bardziej różowy, bo on po prostu ładnie niweluje zasinienia. Szminki kocham. Te szminki to jest rewelacja. Tutaj dzisiaj nie miałam zupełnie odwagi, chociaż miałam taką nadzieję, że może jakoś to zmienię w trakcie robienia filmu, ale ponieważ mam tak mocno pomalowane oczy, to już postanowiłam nie malować mocno ust. Te kolory w ogóle wydaje mi się będą świetne do takiej naked eye, takie wiecie, taka powieka tylko przemyta jakimś na przykład delikatnym, jasnym cieniem i do tego właśnie takie usta. I myślę, że takie makijaże będę robić bliżej wiosny, bliżej lata. Kolory są przepiękne, na pewno warto zwrócić na nie uwagę. No i jestem niesamowicie ciekawa, jak one się sprawdzą, jeżeli chodzi o używanie ich jako po prostu cienie do powiek, albo na przykład róże, bo one są niesamowicie mocno napigmentowane. No i niesamowicie też spodobał mi się też ten błyszczyk Lip Glaze w kolorze Nude 4, taki właśnie jak widzicie, bardziej zbliżony do naturalnego koloru moich ust, także bardzo mi się ten błyszczyk podoba.
I myślę, że też mogę Wam polecić ze względu na formułę i to takie fajne uczucie chłodzenia. No i teraz przejdziemy do moich ulubionych produktów, czyli będą to rozświetlacze. Wszystkie trzy są przepiękne. Słuchajcie, jak chcecie sobie coś kupić, coś na wiosnę, coś na lato, to koniecznie musicie mieć któryś z tych rozświetlaczy. Tutaj nie pomogę Wam za bardzo, jeżeli chodzi o kolor, bo mi się wszystkie trzy bardzo podobają. Illuminati jest do skóry jasnej i jest on pokazywany na Azjatkach, na Japonkach, czy też właśnie Chinkach, dlatego że one mają taką prawie białą, przejrzystą skórę i ja go uwielbiam. To jest coś naprawdę pięknego i tak jak mówiłam, jest on zbliżony do Becky, do rozświetlacza Becky, który Wam pokazywałam w ulubieńcach roku. Bubbly Babe, przepiękny kolor. Tutaj zapomniałam też Wam powiedzieć, że na końcu tych opakowań są pędzelki, które możecie nimi rozcierać, ale ja tego nigdy nie robię. Bubbly Babe jest również przepiękny. Zobaczcie, jaki ten kolor jest uroczy. To jest taki naturalny, różowo, jakby beżowy odcień, idealny do takiej karnacji jak moja, czyli takiej po prostu pośredniej karnacji, dosyć jasnej, ale na ciemniejszej również będzie on wyglądał przepięknie. Natomiast Hey Honey cieszy się on niesamowitą popularnością. To jest po prostu taki złoty odcień. One są wszystkie przejrzyste, więc to nie jest tak, że któryś nie będzie Wam pasował. Wszystkie wyglądają przepięknie. Bardzo żałuję, że już nie ma słońca i że nie mogę zobaczyć po prostu tych kolorów w świetle dziennym. No i moje ulubione róże. Naprawdę róże są rewelacyjne. Tutaj możecie kupować w ciemno. Znowu źle otworzyłam. Bardzo mi się podoba ten Sunkist. Mimo tego, że on wygląda na taki ciemny i taki nieprzyjazny, to jak się go rozetrze, to jest tak ładny kolor na skórze i tak ładnie naśladuje taki naturalny rumieniec, taki posłoneczny rumieniec, że w przypadku każdej karnacji ciemnej, jasnej, on na pewno będzie wyglądał bardzo ładnie. Myślę, że na pewno warto iść przetestować te produkty zwyczajnie do perfumerii, jeżeli będziecie mogły. Natomiast Tiger Lily to jest kolor, który ja już od wielu, wielu miesięcy używam, właściwie to od roku i myślę, że nawet sobie jeszcze odrobinę dodam tego koloru. Też uwielbiam go za to, że on daje taki świeży, naturalny policzek. No zobaczcie, jakie to jest ładne. To od razu wyglądacie na wypoczęte. Także według mnie to są takie formuły bardzo koreańskie i bardzo przyjazne temu, żeby naturalnie wyglądały na skórze. I jeżeli lubicie glow w makijażu, no to naprawdę tutaj nie ma nic lepszego. Jest jeden produkt, który mi się nie spodobał i to jest niestety ten Nudies Tinted Blur Stick. Uważam, że to jest coś bardzo dziwnego. Nie wiem, może go jeszcze nie umiem używać. Trochę jestem zagubiona, co ja właściwie z tym produktem mam zrobić. Ma on kolor, więc powinien lekko kryć, ale w sumie to nie kryje. Trochę wygładza skórę, ale z kolei zostawia takie dosyć taką suchą powierzchnię, co mi się za bardzo nie spodobało. On po prostu bluruje skórę. Jeżeli chcecie sobie zrobić makijaż, nie robiąc makijażu, chcecie go nałożyć na przykład na nos, na brodę, tam gdzie macie powiększone pory, to on będzie wyglądał ładnie, ale ja zdecydowanie wolę użyć już podkładu. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o produkty, które dzisiaj używałam, to już było wszystko. Pozostałe znacie z moich innych filmów, tak jak na przykład Banana Lowlighter, który ja bardzo, bardzo lubię i na pewno się jeszcze w filmach będzie pojawiał. Tak jak na przykład mój ukochany cień Pelican Andy. Po prostu ten cień to jest rewelacja. No i dzisiaj też Wam pokazałam, co zrobić z takim produktem, który zwyczajnie jest dla Was 10 razy za ciemny. Też czasami może się coś takiego przydać. Także w dzisiejszym filmie to już jest wszystko. Mam nadzieję, że przyniósł on Wam trochę rozrywki, może się Wam spodobał, może jakieś produkty sobie wypatrzyłyście. Oczywiście czekam na Wasze komentarze pod spodem. Piszcie, co spodobało Wam się najbardziej w dzisiejszym filmie, który produkt byście chciały natychmiast przetestować. No i pewnie tak jak ja, czekacie na wiosnę, na lato, na słońce, na ciepło zwyczajnie i na takie właśnie połyskliwe makijaże. Ja mam nadzieję gorącą, że nie będziemy musiały nosić już masek, bo niestety taki makijaż w przypadku maski on się całkowicie nie sprawdzi. Zwyczajnie będzie się nam przesuwał wszędzie, ale no mam nadzieję, że już nie będziemy musiały nosić masek w wakacje i że będziemy mogły cieszyć się takim pięknym, połyskliwym makijażem, czego Wam i sobie gorąco życzę. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie jeszcze raz i oczywiście zapraszam na swój kanał ponownie. Do zobaczenia! Check it out.